Sylwester Olszewski, tragicznie zmarły kierowca rajdowy. Wspomóż najbliższą rodzinę świętej pamięci Sylwestra Olszewskiego. Szczegóły akcji na www.sylwesterolszewski.eu. Sponsorami donacji są ekstrafelgi.pl, oryginalne felgi w ekstra cenie, Maxsport, producent sportowych opon, forturbo.pl, serwis i części Subaru. 9. Rajd Mazowiecki był 4. rundą rajdowego Pucharu Polski. Tegoroczna edycja to przede wszystkim przeniesienie bazy rajdu z Otwocka do Kozienic. Lista zgłoszeń liczyła 94 pozycje. Smaczkiem dla kibiców wybierających się do Kozienic miał być start w samochodzie oznaczonym numerem 0 Mistrzów Polski, Kajetana Kajetanowicza i Jarosława Barana. Pojechali oni 400-konnym Mitsubishi Lancerem Evo 10 w barwach sklepu f1shop.pl. Na oficjalnym starcie stawiła się cała czołówka Pucharu na czele z Mariuszem Nowocieniem, Sławomirem Ogryskiem czy Markiem Kwaśnikiem. Do Kozienic przyjechał również zwycięzca jednej rundy rajdu świdnickiego, Bartłomiej Grzybek. Bardzo ciekawie przed startem 4. rundy rajdowego Pucharu Polski wyglądała klasyfikacja generalna. Po 18 oczek do tej pory zgromadzili Sławomir Ogryzek oraz Mariusz Nowocień. Trzeci, Marek Kwaśnik, miał 15 punktów i zaledwie o pół punktu wyprzedzał Pawła Wisełkę oraz Bartłomieja Grzybka. Małe różnice punktowe pierwszej dziesiątki zapowiadały emocjonującą walkę do ostatniego kilometra. Wszystkie odcinki pierwszej pętli wygrała załoga Mariusz Nowocień, Bartłomiej Jakubowski w Hondzie Civic. Podczas pierwszej próby Nowocień o równe 7 sekund wyprzedził drugiego na mecie Bartłomieja Grzybka. Trzeci czas odcinka nieoczekiwanie zanotował Grzegorz Świątecki w Citroenie C2. Lewy 5, stop, prawy 5, powtarzam, stop, prawy 5, 150, prawy 4, prawy 4, 4, 400, lewy 3 plus, staraj się nie ciąć, lewy 3 plus, staraj się nie ciąć, staraj się nie ciąć, 50, lewy 4, zwolnij. 50, lewy 4, 100, lewy 3, minus z drogi, lewy 3, minus z drogi. Z powodu awarii samochodu po pierwszym odcinku specjalnym z rywalizacji wycofał się Sławomir Ogryzek, dotychczasowy lider rajdowego Pucharu Polski. 200. Hamowanie, lewy 3 plus ciąć, lewy 3 plus ciąć, 3 plus. Baja, Sławek! Aja! Baja! W ujeździe! Druga próba, czyli przejazd odcinka Nowodwór, to kolejne zwycięstwo Nowocienia. Ponownie drugi czas uzyskał Grzybek, tym razem ustępując zwycięzcy niespełna 3 sekundy. Trzeci odcinek specjalny, Łęcz, to ponownie bezbłędna jazda Nowocienia. Drugą pozycję zajął Sawicki, który wyprzedził o 1,3 sekundy Bartłomieja Grzybka. Tym razem ostatni stopień podium zajął Jakub Wysocki. Sieciechów okazał się pechowy dla Bartłomieja Grzybka, który dotarł do mety z ponad dwuminutową stratą. W klasyfikacji rajdu po pierwszej pętli pewnie prowadził Mariusz Nowocień, który o 21,1 sekundy wyprzedzał Tomasza Sawickiego. Podium uzupełniał Jakub Wysocki, tracący do lidera niespełna 29 sekund. W klasie gość, która dość licznie stawiła się na starcie, po pierwszej pętli prowadził Szymon Ruda. Drugi był Jarosław Kołtun, a trzeci Tomasz Gryc. Pierwsze odcinki drugiej pętli to przełamanie dominacji Nowocienia. Tym razem najszybszy był Bartłomiej Grzybek. Jednak nie przyniosło to żadnych zmian w klasyfikacji generalnej, ponieważ Grzybek po pierwszej pętli miał ponad 3 minuty straty do lidera. 0,2 sekundy wolniej 9-kilometrowy odcinek pokonał Tomasz Sawicki. Trzecią lokatę wywalczył lider rajdu, Nowocień, wolniejszy od zwycięzcy tylko 0,4 sekundy. Kolejny odcinek specjalny drugiej pętli ponownie wygrywa Nowocień, tym razem 2 sekundy przed Sawickim oraz nieco ponad 4 sekundy przed Grzybkiem. Trzeci odcinek drugiej pętli, Ułęż, tradycyjnie już pada łupem Mariusza Nowocienia. Drugi czas próby zanotował Grzegorz Świątecki. Trzeci był Sawicki, który stracił niespełna 1,4 sekundy do zwycięzcy.
Ostatni odcinek drugiej pętli to wreszcie zmiana układu sił. Wygrywa Jakub Wysocki, który o 1,5 sekundy wyprzedza Kwaśnika oraz 2,1 sekundy Nowocienia. W klasyfikacji generalnej rajdu Mariusz Nowocień powiększył prowadzenie do ponad 43 sekund nad drugim Jakubem Wysockim. Trzecią lokatę zajmował Tomasz Sawicki, tracący ponad 46 sekund do lidera. W klasie gość po 8 odcinkach specjalnych na prowadzenie wyszedł Filip Niwet w Mitsubishi Lancerze Evo 9. Drugą pozycją utrzymał Jarosław Kołtun, trzeci był Tomasz Gryc. Po awarii samochodu z rywalizacji musiał się wycofać dotychczasowy lider klasy gość Szymon Ruta. Na zakończenie zmagań zawodnicy mieli do pokonania OS Elektrownia Kozienice. Ostatnią próbę rajdu wygrał Tomasz Sawicki przed Radosławem Raczkowskim. Najniższy stopień podium przypadł Jakubowi Wysockiemu. Ponad 5-kilometrowa próba nie przyniosła poważniejszych zmian w klasyfikacji generalnej rajdu. Pewne zwycięstwo odniósł Mariusz Nowocień, który wyprzedził na mecie o 36,5 sekundy Jakuba Wysockiego. W ogóle wszystko to jest dla mnie z niesamowitym niedowierzaniem. Jeszcze w środę silnik leżał na stole, poukładane wszystko w częściach. Start był pod wielkim znakiem zapytania. Auto mamy w sumie no, prawie 20 koni słabsze. Tak wychodziły pomiary, nie wiedzieliśmy dlaczego. Non stop były kłopoty aż do piątku wieczorem. Michał Marcula jest sobota, jest właśnie, ojcem chrzestnym tego sukcesu. Dokładnie. I on, nasz inżynier zespołu, no, dokonał cudu. Sorry, no, musimy podjechać. Wyszło dzisiaj na rajdzie, że jednak przerwa robi swoje, ale niemniej jestem bardzo zadowolony. Oczywiście kolega Grzybek i Sawicki zrobili mi małą niespodziankę i prezent w pewnym sensie, no bo poprzez swoje takie większe błędy pozwoli na to, że jestem tu, gdzie jestem. Myślę, że powinienem być gdzieś tak czwarty, piąty w rzeczywistości, ale to nawet dla mnie udany rajd, dlatego że myślałem, że będę się szukał gdzieś tam dużo niżej w tej tabeli z wynikami. Odcinki super, przepraszam, muszę pędzić, jestem zadowolony. OS Elektrownia Kozienice nie przyniósł również żadnych zmian w klasie gość. Zwycięstwo do mety dowiózł Filip Niwet, drugi był Jarosław Kołtun, a trzeci Tomasz Gryc. Rajd pełen niespodzianek, przygód, obydwaj przez 2 sekundy temu stwierdziliśmy niemożliwe, że wygraliśmy ten rajd, tak? Czy niemożliwe ze względu na to, że na pierwszym odcinku opuściliśmy drogę trochę słabo, ustawiliśmy zawieszenie tak przy 160 na godzinę. Udało się wyjechać bez uszkodzenia samochodu, z lekkimi stratami, tak? Czasowymi. Myśleliśmy, że wszystko jest ok. Na drugim odcinku jednak okazało się, że w samochodzie spadł przewód od turbosprężarki. Jechaliśmy samochodem stukonnym, który jechał 120 na godzinę. Tak przyjechaliśmy też trzeci OS, na czwartym naprawiliśmy. No i zaczęło się nadrabianie, co oczywiście skończyło się ty również za drogą i mieliśmy około 40 sekund straty. Powiedziałem wtedy, że wygramy całą pętlę następną i wygraliśmy ją odrabiając te 40 sekund, chyba nawet ponad. No i wtedy niestety żałujemy strasznie, że odpadł Szymon Ruta w pewnym momencie, bo gdzieś tam już byliśmy kontaktowo na 10 sekund i zostały 3 OS-y, więc chcieliśmy walczyć dalej, bardzo nam przykro, ale takie są rajdy. Natomiast teraz jesteśmy na mecie, udało się, dojechaliśmy na pierwszym miejscu, także jesteśmy bardzo szczęśliwi. No rajd był treningowy, jest dobrze. No rajd szybki, szybkie bardzo odcinki, bardzo długie, proste, mieliśmy za krótką skrzynię, także większość czasu podróżowaliśmy na odcięciu. Troszeczkę eksperymentowaliśmy, nauczyliśmy się, no. Potraktowaliśmy ten rajd całkowicie treningowo, mieliśmy fajną zabawę. Jesteśmy zaskoczeni, że organizator znalazł naprawdę fajne 3 odcinki, które dawały zabawę. Niestety 2 ostatnie już nie były takie fajne, bo jeżdżenie proste i hamowanie na oporach przez cały odcinek jest mniej fajne, ale generalnie bardzo fajny raz, super organizacja i mile spędzona sobota. W klasie A6 zwyciężył Marek Kwaśnik przed Grzegorzem Świąteckim. Super ride.
rajd. Jesteśmy zadowoleni, skończyliśmy ostatecznie z takich nieoficjalnych wyników na pierwszym miejscu w klasie, szóstym w generalce. No jak chyba na nasz samochód, troszeczkę za szybki rajd, trochę brakowało nam niestety takich prędkości maksymalnych. No dużo oczywiście jeszcze jakiejś takiej naszej nauki, niestety nie jesteśmy chyba do końca jeszcze w stanie wykorzystać autka. Dwa nasze jakieś tam drobne błędy, generalnie fajnie, samochód sprawował się bez zastrzeżeń, tam mieliśmy jakiś jeden problem na ostatnim OS-ie, przedostatnim OS-ie i ostatnim OS-ie pierwszej pętli, ale mechanicy to poprawili, także generalnie na mecie zadowoleni i z optymizmem nastawieni na dalszą część sezonu. Ale ze samochodem nie było żadnego problemu, wszystko było okej, tam trochę na hopie za wysoko podlecieliśmy i się tam przewód, wody się tam spiął z alternatora, od paska do alternatora tam się uszkodziło, trup zaczął wodą, ale tak ogólnie to wszystko okej. Podium klasy uzupełnił Damian Tomala w Citroenie Saxo VTS. W N3 zwycięstwo odniósł Wiesław Ingram, który wyprzedził Piotra Lipa oraz Jana Dębskiego, który startował Renault Clio. Generalnie rady bardzo udane. Mamy nadzieję, z tego co widzieliśmy, to chyba mamy drugie miejsce w N3 i w N3. Także nam się rajd udany. Oczywiście jakieś korekty robiliśmy, że tam w zawieszeniu te błędy, które tam powiedzmy się pojawiły, no będziemy je oczywiście eliminować. No ale wreszcie no, coś zaczęliśmy robić z samochodem, bo wreszcie jest komputer założony, Hondata i przez to ten samochód wreszcie jechał. Także no, współpraca z Piotrem się układała jak najlepiej, właśnie dogrywamy się, myślę, że ten rajd był jeden z bardziej udanych dla nas w tej chwili. To był nasz pierwszy start tak naprawdę w RPP. Teraz startowaliśmy nowym samochodem z nowym pilotem. Samochód jest bez szpery na seryjnej skrzyni i tak naprawdę poszło nam zajebiście. Naprawdę. Które miejsce, w której klasie? Wiesz co, to jest klasa N3, ale miejsce jeszcze nie wiemy, bo się właśnie odwołujemy do ZSS-u, bo straciliśmy jakieś 20 sekund, czekaliśmy na, znaczy u nas załoga 47 wypadła z drogi, zatrzymaliśmy się, ale nie było okejki. Czekaliśmy, dopiero pokazali po jakimś czasie i ruszyliśmy, więc musimy się odwołać. Żeby ten i będzie może trzeci, jeżeli to wszystko przejdzie. Więc jest dobry, jak na debiut mi się wydaje jest idealny. Jak plany? Gdzie jedziecie dalej? No chyba Karkonoski, też tym od Tubi Rally wypożyczymy samochód. Idealnie naprawdę obsłużyli nas. Zobaczymy. Prawdopodobnie Karkonoski już. Klasę Astra pewnie wygrał Sergiusz Janowski. Jesteśmy bardzo zadowoleni z rajdu mazowieckiego. Piękny dzień, fajna pogoda i chyba był nasz dzień, bo naprawdę super się jechało. Na pierwszym OS-ie z lekką rezerwą, w ogóle pierwszą pętlę. Na drugiej pętli troszkę przyspieszyliśmy. W sumie nawet nie spodziewaliśmy się wyniku. Zależało nam, żeby być na mecie i żeby walczyć o zwycięstwo w klasie. Okazało się, że wygraliśmy klasę, a do tego zajęliśmy czwarte miejsce w generalce, co naprawdę jak na nasze autko jesteśmy super, super zadowoleni. Drugi na mecie zameldował się Marcin Górny, trzecia lokata to Adam Sidor. W tej chwili trzecie, no myślę, że się nic nie zmieni. Rajd dosyć fajny, no z tego co wiem. O rajdzie mazowieckim w poprzednich wydaniach, no to naprawdę, naprawdę okej. Okay. Jeżeli chodzi o samochód, no, mieliśmy problemy ze skrzynią biegu, już praktycznie ostatnie odcinki, to była walka po prostu z samochodem, no i praktycznie cały rajd z przygodami, na każdym odcinku coś się działo, także. W E30 triumfował Marcin Opałka, Waldemar Janecki był drugi, a Grzegorz Grąbczewski trzeci. Jechaliśmy pierwszy raz rajd mazowiecki, nowe trasy, z tego co opowiadali nam koledzy, że rajd mazowiecki zawsze szybki, te trasy były dobre, powiem, że takie w niektórych miejscach nawet kręte, także jechało się super, samochód spisywał się praktycznie bez jakichś tam żadnych problemów, tam na przedostatnich dwóch odcinkach straciliśmy klocki, ale udało się dojechać, także jest meta, jest super. W klasie N430 sklasyfikowano jedną załogę. Paweł Tomaszek i Ireneusz Pleskot zajęli 11 miejsce w klasyfikacji generalnej. Piękna pogoda, znakomity samochód, znakomity pilot. Jakieś mieli przygody, zwiedzaliście? No bez przegód, obyło się bez przegód. Tam minimalnie po dwóch hamowaniach na odcinku
szutrowym mieliśmy taki kłopot ze zmieszczeniem się w drodze, ale się jakoś tam udawało za każdym razem. Jakieś tam drobne ratowania było, ale tak, plan został wykonany, bo jedyny konkurent szybko odpadł nam w naszej klasie i cóż, musieliśmy jechać po prostu i dojechać do mety, więc jakoś tam specjalnie się nie napinaliśmy, tylko dojechaliśmy. Po jednej załodze sklasyfikowano również w klasie A0, gdzie zwyciężył Aleksander Kidawa we Fiacie Cinquecento oraz w N2, gdzie do mety dotarła tylko Adriana Kociszewska w Hondzie Civic. W klasyfikacji generalnej rajdowego Pucharu Polski na prowadzenie wyszedł Mariusz Nowocień z dorobkiem 33 punktów. Drugą pozycję zajmuje Marek Kwaśnik, 20,5 punktu. Trzeci jest Radosław Raczkowski, 18,5 punktu. Na czwarte miejsce spadł, mając 18 oczek, Sławomir Ogryzek. O kolejne punkty pucharowicze powalczą podczas rajdu karkonoskiego, który odbędzie się w dniach 10-12 czerwca. Tekst Rafał Moczulski, czytał Karol Ferenc.